Cześć! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co warto zwiedzić w okolicach Neapolu. Popłyniemy promem do Amalfi oraz Positano, czyli najpiękniejszych miast, które są wizytówką wybrzeża. Jeśli planujecie weekend w Neapolu, to pokażemy Wam, jak odwiedzić te miejscowości w jeden dzień i to w najtańszy możliwy sposób. Oczywiście nie zabraknie jedzenia, które tym razem nas zaskoczyło przede wszystkim ceną. Ciekawi, jak wyglądają wakacje we Włoszech w sezonie? Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnym vlogu z Neapolu i mamy godzinę 7:30 rano i został nas taki widok różny, plastikowe kubki i butelki od piwa, taki klimat Neapolu. Bym się zdziwiła, gdybym zobaczyła na swoim aucie jakieś drinki. No, strasznie grubo to wygląda. Ale słyszeliśmy, że była imprezka, słyszeliśmy, że było głośno tak, za oknem. Tak. No ale tak nas to zaoferowało, że nie o tym. Idziemy właśnie na statek i gdzie płyniemy, jaka pierwsza miejscówka, ty wiesz? Amfati, tak. Klaudia zmroziła bilety, jednak pierwszą miejscówką jest Amalfi. Śpimy. Ja i te nazwy, ja wszystko przekręcam w ogóle. Tworzę sobie jakieś w ogóle rzeczy, których nie mam. Mamy energetyka, więc zaraz się obudzimy. Great, thank you. No taki, słuchajcie, bilet elektroniczny, bo my wykupiliśmy sobie przez stronę internetową. Trzeba wydrukować, to jest dość istotna informacja. Myślałam, że tylko to wystarczy zeskanować, ale nie. Że idziemy na prom. Moi drodzy, dojechaliśmy do Amalfi, dopłynęliśmy do Amalfi i szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli zjeść jakieś śniadanie. Tak. Jakąś kawkę wypić. Jeśli będziecie iść naszymi śladami, to warto jednak może zjeść coś przed. Tak. Bo na tym promie nie było nic do zjedzenia fajnego, więc po prostu to olaliśmy, kupiliśmy sobie tylko kolę zero. Ale ja chciałam powiedzieć, że ta katedra, ja mówię, dobra, nie będę oglądać katedry, ale słuchajcie, ta katedra jest taka ładna i od razu na nią wpadacie, jak tylko wchodzicie do centrum tutaj Amalfi. Łódź płynie bardzo szybko, jeśli zastanawiacie się, czy można wyjść gdzieś i coś zobaczyć w trakcie dopłynięcia, to nie, bo te łodzie na tyle szybko płyną, że nie ma możliwości wejścia żaden gdzieś na jakąś burtę na pokładzie, tylko po prostu siedzicie w środku i widzicie wszystko za szybą. Tak, niestety. Ale to jest najtańsza opcja. Może są jakieś opcje, które są wolniejsze, na przykład dłużej się płynie, płynie się wolniej, możliwe, ale można podziwiać widoki, nie? Możliwe, tak. Tego nie wiemy. Dobra, chodźmy jeść. Tak. Moi drodzy, ubrałem okulary, bo już wyszło słońce, mieliśmy takie zachmurzenie i się zastanawialiśmy, czy dzisiaj to słońce się pojawi i się pojawiło. I jest ona dosłownie naprzeciwko tutaj katedry i jest mega drogo. Polecam Wam zjeść śniadanie w Neapolu, zanim przyjedziecie tutaj, bo za taki talerz, że możecie zobaczyć, jest tutaj grzanka, boczek, jajecznica, dwa kawałki pomidora, trzeba zapłacić 10 euro. Kawa, cappuccino, 5 euro za osobę, ale my w ogóle jak patrzyliśmy na cenę tutaj z Klaudią, to słuchajcie, jest bardzo dużo ludzi, jest ogrom turystów, wszystko wróciło do pełnego ruchu turystycznego sprzed wydarzeń wiadomo jakich, nie mówię na YouTubie, bo zaraz mi tam zbanują film i sprawdzaliśmy również cenę hoteli i słuchajcie, za noc tutaj trzeba zapłacić, ceny zaczynają się od 7 tysięcy do 12 tysięcy za noc. No po prostu kosmos. Coś pokręciłem z cenami. Ja nie wiem, czy górna cena to jest 7 koła, znaczy dolna, 12. No tak, w sumie nie ma górnej granicy, dokładnie, nie ma górnej granicy. Ale to jest cena za noc. Ale cena za noc najniższa, jak patrzyliśmy, to było 7 tysięcy, więc bardzo, bardzo grubo. No dobra, ale spróbujemy tej jajecznicy. Czy to będzie najdroższe i najmniej smaczne, najmniej spektakularne śniadanie, jakie zjesz w życiu? Najprostsza, najzwyklejsza jajecznica, ale chrupiący boczek, no i grzanka. Mocno spieczony kawałeczek najzwyklejszego chleba. Słuchajcie, na pewno nie jest to warte 10 euro, ale jest to właśnie tak po to dla turystów, żeby zrobić sobie zdjęcie, usiąść i popatrzeć sobie na katedrę, no wiadomo. No, to ja w domu robię lepiej. Ale jedyne, co mnie pociesza, to ten pomidor, bo to jest włoski pomidor, więc... Słuchajcie, za widok tak naprawdę się płaci i za naszą głupotę i nieprzygotowanie, że nic nie zjedliśmy. No nie, no chcieliśmy zjeść tutaj. Chcieliśmy w sumie zjeść, no tutaj. Tylko myślałam, że będzie trochę taniej. No moi drodzy, słuchajcie, za koperto 3 euro od osoby, to jest po prostu jakieś. No, złodziejstwo troszkę. Brutalne. Trochę. Idziemy zwiedzać. Tak. Moi drodzy, ten region słynie z cytryn. To jest cytryna na cytrynie, w cytrynie, obok cytryny. Możecie kupić wszystko z cytryną, kaszkiety, siateczki, ubrania. Łosie, jelenie,
sarny, dziki. Ale można też kupić najdroższy sorbet w naszym życiu, który jest spektakularny, trzeba mu to przyznać. Kosztuje, widzieliśmy najtańszy 8 euro chyba i zaraz go spróbujemy. Ale zanim będzie cytrynowy sorbet, to idziemy na widok, ponieważ mamy jakieś półtorej godziny do kolejnego statku, w kolejne miejsce, więc wiedzieliśmy, że idziemy, idzie się takimi tunelami, bardzo podobne do Cinque Terre. Tak. Ale trzeba kupić bilety. Nawet na punkt widokowy. Nawet na punkt widokowy, bo jest winda. Jak chcieliśmy zrobić tą trasę z Bucisza, no to niestety to jest taka droga asfaltowa, po której jeżdżą tylko i wyłącznie samochody, więc musisz zapłacić, żeby wjechać. Więc mówimy, dobra, idziemy na tą windę. Da się jakoś wejść tutaj, ale kto go wie jak? Ale nie, no teraz to jest no, piękny trzeba by było iść tą drogą. Ale można wjechać windą za 3 euro. Tak, no świat się nie zawalił. Ale się śmieliśmy, że to jest najlepiej zarabiająca winda i najwolniejsza winda w naszym życiu. Także, nie no, ładnie. Ładnie, strzelamy jakąś fotę. Oczywiście. Fajna miejscówka, warto wjechać, warto wydać te 3 euro na osobę. Zrobiliśmy fajne naprawdę zdjęcia, fajne ujęcia można porobić, można się wyżyć, a tym bardziej, że ja sądziłem, że tu będzie bardzo dużo ludzi, a tu nikogo nie ma. A nie ma nikogo, słuchajcie, tak. A jest początek sezonu, także no naprawdę fajnie. Tak, a no widzicie jaki ogrom w ogóle jest turystów, ale akurat to miejsce, nie wiem, czy ludzie idą tutaj na piechotę i myślą, że po prostu tak, na piechotę można być, dojść. No. Może taki błąd popełniają, ale nie wiem, to takie dziwne, nie? Się wydaje. Tak, bardzo dziwne. Ale fajnie, że nam wyszły zdjęcia. Przepiękna miejscówka, tak. Wyszło słońce, no po prostu... Super, super. Sorbet. Tak, w końcu. Coś mi chodziło po głowie? Mrówki, dużo mrówek było. Nie. No. Nie pamiętam. Już wiem! Chodzi mi o to, że czasem... Ja nie lubię takich miejsc, bo też człowiek zaraz cały mokry. I ja mówię, dobra, idziemy, ale miałem w głowie takie, że Boże, jak ja się zgrzeję tylko po to, żeby zobaczyć jakiś widoczek. A tutaj ta winda jednak tak, no, w sumie tak. Troszkę usprawniła i nie było tego całego procesu tak. wchodzenia na górę. No tak, tylko to chciałem powiedzieć, że nie ma. Mówiłam, że wygląda spektakularnie, prawda? To jest ogromna cytryna, która jest po prostu wyciśnięta i jest tutaj nawalony cytrynowy sorbet. Jeśli nie lubicie cytrynowego sorbetu, a na przykład podoba wam się, żeby mieć takie zdjęcie na Instagramie, to nie musicie wybierać cytrynowego smaku, ponieważ możecie wybrać dowolny, ale my chcieliśmy spróbować, więc próbuję. Mega cytrynowe, mega kwaśne. Mega kwaśne, ale mega zimne, a jest turbo ciepło, więc perfekcyjnie. Bardzo fajnie, super to wygląda, przepłacone jest trochę, nie oszukujmy się, no, ale trzeba powiedzieć, 8 euro, ale trzeba powiedzieć, że te cytryny są gigantyczne i robią ogromne wrażenie, ale Michał musi jeszcze spróbować, bo jest mu też tak ciepło jak mi. Stoi z tym sorbetem cytrynowym, jest pełno tutaj. Ale kwaśne, ale super na takie ciepło. To idealnie, ale jestem zaskoczony, że tego jest tak dużo, prawda? Tak, ja naprawdę, tak, no. Spora porcja. Okej. A dasz mi bilet? Sorry. Moi drodzy, kolejna miejscówka, czyli wizytówka całego wybrzeża Positano. Moi drodzy, o wiele ładniejsze niż Amalfi. Być może, ja nigdy nie pamiętam tych nazw. Bardzo, bardzo ładne, na razie na pierwszy rzut. Bardziej kolorowe jest bardziej, to prosto. Bardziej kolorowe i więcej jest tych domków na skałach. I te skały są o wiele wyższe i fajnie, że to się łączy od razu z morzem i od razu mamy plażę. Także super, na pewno jakaś foteczka wleci, no i na pewno coś do jedzenia, no bo hello. Dokładnie. Jakby inaczej. Jakiś makaron bym zjadł. Ja też. Oczywiście, co Klaudia musi zrobić? Dotknąć morza, oczywiście, zgadzam. Zobaczyć stópkę. Trzeba dotknąć morze. Ale ja mam klapki, słuchajcie, jest wyżący ten piasek. Ciepło jest?
zimna. Fajna, taka rzeźka. Słuchajcie, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaglądali do menu przygotowanej restauracji. I powiem wam, że ceny są zabójcze. Bardzo proszę, spaghetti w różnej formie. 26 euro, 46 euro, 50. Jest grubo, jest grubo. Tak. Tak, idziemy dalej. Stwierdziliśmy, że nie zwariowaliśmy i nie damy za jedną pastę, która może okazać się średnia 20 parę euro, więc za ten cały zestaw zapłaciliśmy 21 euro. Mamy tutaj pizzę bufala z serem bufala za 6 euro i tak samo mamy tutaj pizzę picante, salami picante, również za 6 euro, do tego po 4,50 za kole. I super widok. Ale widok jest super i Michał mówi, ja myślę, że te panie teraz wychodzą i te panie wyszły i mamy taki widoczek, także przynajmniej jest przyjemnie. Zobaczymy, czy smacznie. Ja widzę, że ona jest taka trochę zrobiona jak focaccia bardziej, że taka jest bardzo gruba. Nie? Gruba. No. Na pewno nie jest to tak poprzedniego odcinka. No, nie, tamto była wręcz jak naleśnik po prostu. Musicie koniecznie zobaczyć poprzedni odcinek, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dużo jedzenia tam. No ale my próbujemy tego wariata teraz. Wygląda bardzo ładnie, nie mamy co się oszukiwać. W ogóle te kolory tutaj, ten czerwień z tym błękitem morza i zielonymi górami, o, pięknym. 5 na 10, nieźle. Myślałam, że będzie gorzej. Bardzo chrupiący jest ten spód, fajny. Mięciutka jest ta pizza. I do tego taki słodki pomidorowy sos. Ja już wyżarłam te pomidorki szary oraz mozzarella, ale naprawdę nie jest źle. Chwała Bogu, że za tyle, a nie za nie wiadomo ile. Słuchajcie, to ja spróbuję tej pizzy pepperoni. Spróbowałem kawałek tej. Jest super, bardzo fajny ser. Mi to ona smakuje. Wiadomo, to nie jest ta z poprzedniego odcinka. W ogóle tak przy okazji to zreklamuję poprzedni odcinek, bo jakbyście chcieli zobaczyć dużo rzeczy z Neapolu, konkretnie z samego centrum miasta, to zachęcamy do tamtego odcinka. Bo dużo wybraliśmy miejscówek polecanych z jedzeniem, wysoko ocenianych w Google, fajnymi opiniami, także zachęcamy i was serdecznie zapraszamy. A my próbujemy tej pizzy z pepperoni. No ta pepperoni jest dużo smaczniejsza od tej, a to dlatego, że ona jest lekko pikantna, więc kolega będzie zachwycona. Bardzo fajna jest to pepperoni, takie mega tłuste i bardzo fajna. Jest to taka trochę, jest, no nie jest to jakaś nie wiadomo jaka szałowa pizza, ale taką bardzo podobną można zjeść w większości miejsc, nie? Tutaj i w Neapolu i tutaj właśnie w tych miejscach właśnie, że stoją, podgrzewane są i sobie tam stoją cały dzień. No i te pizze takie właśnie grube. Spoko, ona jest smaczna, ale to taka 5 na 10, nie? Nie jest to pizza neapolitańska, co mieliśmy w poprzednim odcinku, a będzie też odcinek z najlepszą pizzą na świecie, moi drodzy. Najprawdopodobniej. Moi drodzy, jeśli chodzi o te wszystkie łodzie tutaj, to jest tego pełno. Tak. I na pewno jeśli przyjedziecie nawet na spontanie, to ogarniecie sobie, bo są w różnych godzinach. Pełno tego jest tutaj, ale warto w internecie chyba zobaczyć po prostu wcześniej, więc to widzimy. Bo jest też duże zamieszanie, jest ogrom turystów teraz. Tak. Więc... strasznie dużo jest. Tak, tak. Miejsce fajne, typowo turystyczne, które potrafię wymęczyć na pewno. Tak. Nie? No, wiecie? ale mi się podoba, jest pięknie. No, bardzo się podoba, mi się bardzo podoba, jest tutaj pięknie. Ale też wracamy, bo jestem przygnieciony już tak. Tą ilością ludzi i tak dalej, nie? Tak. I wylądowaliśmy z powrotem w mieście w Neapolu. Już wspominaliśmy, ale jeszcze raz was zachęcę. Nagraliśmy odcinek o miejscach, które warto tutaj odwiedzić. Pozdrawiamy wszystkich. O, pozdrawiamy wszystkich. Ja się dokładnie, tak? Wszystkich oczywiście was pozdrawiamy. Co ja mówię? A, że tak, zachęcamy was do tego, żebyście obejrzeli poprzedni tak, odcinek. Tak. Bo jest bardzo dużo jedzenia, a dzisiaj idziemy w dowolną miejscówkę. Tak, nie stwierdziliśmy, że wybierzemy na kolację miejsce, w którym akurat będzie można zjeść, będzie... że tak powiem, będzie miejsce, będzie dostępne, bo tutaj jest tak, że trzeba mieć czasem rezerwację, trzeba długo czekać na stolik, a dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów, który byśmy chcieli obejrzeć, czy ja głównie, więc no po prostu liczę na to, że szybko zjemy. Dokładnie. Tak. Dobra, więc szukamy, może naprzeciwko tej restauracji, co by było, gdyby nie mieliby stolika w tej restauracji i trzeba było zjeść naprzeciwko. O, dobra. No, taki pomysł. Idziemy zobaczyć. Poprzedni odcinek to jest tamta restauracja. Tam.
paluchem pokazuje. Nie wolno pokazywać. A jeżeli nie będzie wam się chciało czekać, to my sprawdzimy tą, bo widzimy, że jest na pewno, ja chciałam zobaczyć to spaghetti, znaczy zitti alla genovese, albo jakiś inny makaron i jest fajne ceny, bo są około 10 euro, więc to jest dobra cena. No, także taka alternatywa, jeśli tam będą wszystkie stoliki zajęte i nie chcecie czekać, a tutaj były wolne, jak my byliśmy ostatnio, Teraz to sprawdzimy, czy warto odwiedzić. Tak jest, idziemy. Dobrze, słuchajcie, usiedliśmy sobie, wygląda to bardzo fajnie, usługa jest przede wszystkim przesympatyczna, no chyba z tego względu, że mają mniej tutaj klientów, zdecydowanie od tego lokalu, który jest bardzo blisko i jest bardzo popularny, ma mega wysokie opinie, ale tam niestety czuliśmy, że jest przemiał i bardzo dużo ludzi chodzi, wychodzi i po prostu dla nich najważniejsza jest kasa i tak dalej. Tutaj panowie byli przesympatyczni i bardzo nam tutaj pomogli, doradzili. Wzięliśmy sobie house wine, czyli takie ich wino tutaj. Najtańsze po prostu białe wino można sobie zamówić w stolik. Ono kosztuje od 5 do 8 euro. Tutaj chyba za pół litra 8 euro. 8 euro, no. 8 euro, coś takiego, ale nie o tym, bo my oczywiście makarony, moi drodzy. Oczywiście mamy wszystkie tutaj inne dania. Możemy sobie przystawki, słuchajcie, Boże, już zmęczony dzisiaj jestem od tego słońca. Główne dania. Zamówiliśmy ziti alla genovese, to jest makaron, i zamówiliśmy rigatoni al ragu z ricotto, czyli jest to też makaron, taki duży, z mięsem ragu, które też było w poprzednim odcinku. Jest to takie mięso połączone wołowina z wieprzowiną i do tego ser ricotta. No i oczywiście pomidory, pasta i tak dalej, to wszystko zobaczycie. Ceny są bardzo spoko, podobne chyba do tamtych, prawda? Tak, chyba tak. Ale troszkę jest taniej, chyba tak o 1 euro mniej więcej. Ja nie czuję różnicy, żebym był w jakimś gorszym lokalu z gorszymi opiniami. Może, ale też sprawdzimy, jakie są opinie w necie zaraz. Znalazłam tą restaurację w Google. Jeśli chodzi o opinię, to ma 4,7 na 165 opinii, czyli bardzo mało. My ogólnie takich lokali nie wybieramy, ze względu na to, że mała liczba opinii może sugerować, że albo one są jakieś takie, wiecie, wymuszone. Nie mówię, że tak jest, ale my zawsze wybieramy lokale, które mają bardzo dużą liczbę opinii i wysoką ocenę. No ale wygląda to całkiem dobrze. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie nie jesteśmy pewni, czy my w tamtym odcinku powiedzieliśmy, ponieważ zamówiliśmy litr wina. Litr wina kosztował 10 euro, a połówka kosztowała, pół litra kosztowała 7 euro, więc mówimy, dobra, najwyżej nie dopiemy i tak się bardziej opłaca wziąć litr wina. I dostaliśmy dwie takie karafki, z czego jedna była rozwodniona. I nie jestem pewna, czy powiedzieliśmy to w tamtym filmie. Tutaj na pewno nie jest rozwodnione, bo to jest normalne winko. Po kolorze. Przepraszam, po kolorze już od razu widać, bo tam po prostu było rozwodnione jeszcze taką wodą, wiecie, taką lekko gazowaną, no, czyli rozgazowaną wodą gazowaną, nie wiem. Ale było smacznie, było bardzo, bardzo smacznie i to musimy przyznać. Jestem ciekawa, jak wypadnie tutaj, więc już się nie mogę doczekać. Mamy też chlebek. Ale to jest, ale wiecie, taki... Ale klimacie, siedzimy na ulicy, zobaczcie. Siedzimy na ulicy, trochę benzyną, no bo jednak skutery jeżdżą, ale no klimat jest, nie ma co. Także czekamy na jedzonko. Twarda była? Chlebek jak chlebek. Ja nie, ale no spoko, taki pszenny. Moi drodzy, makaron genovese, czyli makaron w mięsno-cebulowym sosie. Czy może być piękniej? Dla mnie nie, ja jestem pani cebula. Pachnie przepięknie, taką słodką, skarmelizowaną cebulą. Patrzcie, ile sosiku. To jest po prostu jak zupa cebulowa, słuchajcie, z mięsem i z makaronem. Świetnie, nigdy nie jadłam czegoś takiego. Ciekawe, czy jest tak dobre jak tam. Tak, bo tam jedliśmy to tylko i wyłącznie na bruschettecie. Ale zobaczymy, jak smakuje tutaj u konkurencji. Próbuję mięso. Tam było lepsze. Ale może tylko trafiłam na jeden kawałek, muszę dalej jeść. Ale jeśli chodzi o sos i jego smak, taką esencję cebuli słodkiej, to jest 1:1. Absolutnie. Wiem, co mogę powiedzieć. Mało jest tego mięska, słuchajcie. Chodźcie ze mną tutaj, popatrzcie. Bo tak, jeden kawałek zjadłam i tak, tu mamy drugi kawałek. I, dobra, tu coś się zagrzebało, jeden jeszcze. No, ale tutaj głównie rolę odgrywa ta cebula, a nie to mięso. Więc to możemy to uznać za minus, słuchajcie. No bo to ma być jednak mięsno-cebulowy sos, a nie cebulowy sos. Zobacz, z parmezanem, bo tu jest też cała miga parmezanu. Mhm. Jest, też... jest, chociaż nie wiem, czy on będzie aż tak super pasował do tego. I powiem wam szczerze, że muszę zostawić to mięsko dla Michała, żeby spróbował, bo to jest moje ostatnie mięsko w tym całym talerzu. Czyli jednak może coś być w tym, że ta restauracja jest tak dobrze polecana tamta. Ja powiem tak. To jest bardzo dobre. Ten makaron jest przepyszny, ale mając w porównaniu do tamtego, to faktycznie w tamtej restauracji jest lepszy. No. Ale ten jest też smaczny, więc jeśli nie jedliście, kochacie cebulę, to jest makaron dla was na pewno.
No też inaczej, nie? Bo tam było w innej formie to podane. Ale jest fajne. Ale ten ser jak dobrze wygląda. No, to wygląda bardzo podobnie. Bardzo podobnie, ale ten ser ricotta, on tutaj podziałał. Ja jestem strasznie serowy, więc kocham ser. Myślę, że będzie mi bardzo smakować. Tutaj makaron jest większy, tam był troszkę bardziej al dente. No to pozostałych składników to one są bardzo zbliżone. Ten ser ricotta jest bardzo delikatny, fajny. Parmezan też spoko. No makaron, tak jak mówię, jest bardziej miększy, nie jest al dente. Ale sos pomidorowy jest cięższy. Nie jest taki słodki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Zawsze to powiemy tutaj we Włoszech, że po prostu ten sos pomidorowy nam rozwala głowę, a on mi nie urzekł. Powiem rzecz straszną. On przypomina mi koncentrat pomidorowy. O nie. Tak, nie przypomina mi w ogóle tych takich tutaj bardzo intensywnych smaków, to co ja zawsze mówię. Takich specyficznych dla Włoch. Tego pomidora. No bardzo dużo traci to danie przez ten słaby sos pomidorowy. Wow, jestem zdziwiony, czyli jednak te opinie w Google, to nam pokazuje ta restauracja, że te opinie w Google coś znaczą, słuchajcie. Nie jest źle, te dania są bardzo dobre. I skłamał, gdybym powiedział, że nie, nie da się tego jeść. I pewnie gdybyśmy nie poszli tam, to już powiedzieli, że w ogóle total super, ale mając porównanie, możemy twierdzić, że tam te dania po prostu są lepsze. Smutno ci. Tak, w ogóle zrobiłam takie bo to było bardzo smaczne. Ja tylko tak szybciutko powiem, o co w ogóle chodzi z tym daniem, że to danie jest trochę jak spaghetti bolognese, czyli ten sos boloński, ale ten napolitański różni się tym, że mięso nie jest mielone, tylko jest w kawałkach. I faktycznie tutaj widzimy, na przykład jest wielki kawał mięsa, więc no próbuję. No dobra, ale Michał opisał to idealnie. Coś jest nie tak z tym sosem pomidorowym. To nie jest to takie, wiecie, świeżo ugotowane, zmielone pomidory, tylko tu jest chyba jakaś pasata albo coś takiego. No dobra, to zjesz, nie? Ale... Dobra. No ale tam lepsze. Nie ma co, słuchajcie. No, ale zajadamy, zjemy na pewno ze smakiem. Na 100% zjemy, no pewnie, że tak. 32 euro zapłaciliśmy za kolację. No, wypada dużo gorzej niż tamta, ale to, tak jak mówimy, tamten odcinek zachęcamy. Tak. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pokazaliśmy tak naprawdę okolice Neapolu, bo w samym Neapolu co można robić, to pokazaliśmy w sumie w poprzednim odcinku troszkę. Tak, troszkę, ale tutaj nie ma za wiele fajnych atrakcji i naszym zdaniem na taki city break, jeśli byście chcieli się wybrać do Neapolu, a są fajne połączenia lotnicze, w miarę tanie z Warszawy na przykład, to w te dwa dni warto sobie na przykład właśnie wsiąść na ten prom, pojechać gdzieś, zobaczyć fajne miasteczka, pochillować bombę na plaży i... Dokładnie, jeden dzień spędzić tutaj w mieście, drugi jeden... właśnie pojechać do tych małych miasteczek, a trzeci na przykład zwiedzić Pompeję. No. Bo my na przykład tego nie zrobimy, ale pewnie też po to, żeby tutaj wrócić na jakiś weekend czy coś. Także zachęcamy do zostawienia komentarza. Napiszcie nam, co wam się dzisiaj najbardziej podobało w odcinku, które miasteczko najbardziej was urzekło, tych, które byliśmy i co byście zjedli z tego, co... Ale w ogóle co jedliście do odcinku. Uwielbiamy, jak piszecie nam, co jecie. Dokładnie. Boże, super. Takie różne rzeczy fajne. Tak. Także łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby nie ominął was nowy odcinek. No i do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć.